You better turn up. Hej, cześć, dzień dobry, witam was w nowym, chciałam powiedzieć w vlogmasie, ale nie, witam was w nowym vlogu. Zrobiłam sobie troszeczkę przerwy od vlogowania, żeby znowu naładować baterię i żeby przyjść z energią i z fajnymi treściami, więc odzywam się 5 stycznia i właśnie się zbieram, nagrywałam ten makijaż, czy make-up, a teraz zbieram się do urzędu odebrać swój dowód, bo już jest, jestem też zaskoczona, że jest tak szybko, więc bardzo fajnie, odbiorę i będę już miała świeży. Jeszcze chcemy też zajechać do Arkad, bo w sumie tak, zostawiamy tam auto znowu, tylko już nie zgubię biletu. Nie zgubisz, może na razie jest jeden. Raz ja zgubiłam, raz nie. Ale tam podjedziemy, bo też chciałam podejść do Action i zobaczyć, czy będą tam jakieś takie, to znaczy na pewno są, ale takie organizery, bo mamy tutaj tą taką szafę wnękową i tam chciałam to ogarnąć, bo... Segregatory też, ale myślałam jeszcze o jakichś tam innych rzeczach. Więc to chcę zobaczyć, to po prostu chodźcie z nami, może akurat zobaczymy coś ciekawego. W sumie to jestem zdziwiona, pomyślałam, że będzie więcej takich segregatorów, chociaż teraz zobaczyłam, że tu jest coś takiego i może to by nam podeszło, ale... Aha, jeszcze jest bezbarwny, ale, to znaczy przezroczysty, ale chyba ten byłby lepszy, bo to nie jest chyba do końca to, co chcieliśmy. No i myślałam ewentualnie jeszcze właśnie o czymś takim, bo tutaj możecie wszystkie właśnie papiery trzymać i to kosztuje 6 zł. Jeszcze jest taki cały czarny. O, to może ten czarny nawet byłby lepszy. I jeszcze na takie inne rzeczy myślałam o tych, żeby po prostu powrzucać tam te wszystkie nasze sprawy. No ale ogólnie to wydawało mi się, jak ostatnio tutaj byłam, że jest większy wybór. Zastanawiam się, czy nie kupić tego. To są taka taśma z lampkami i ona się zapala na czujnik. Kosztuje 13 zł, co prawda to jest tylko metr, ale myślałam, żeby wrzucić coś takiego do łazienki pod tą umywalkę i wtedy wieczorem czy tam w nocy można by było tylko wejść i nie zapalać tych głównych świateł, tylko właśnie coś takiego. W sumie 12 zł to nie jest drogie, a może fajnie wyglądać, więc zobaczę. Dzisiaj serwuję racuchy z twarogiem i takim, czekajcie, pokażę wam co znalazłam, w biedrze. Coś takiego. To jest taki serek typu skandynawskiego, kwark waniliowy, więc połączyłam to, twaróg, jabłka i tam jeszcze parę innych rzeczy. Wrzucę wam przepis na Instagrama w idnące. Ale na razie robię i mam nadzieję, że będą dobre. Dobra, wróciliśmy już i właśnie robię to jedzenie. Chciałam powiedzieć, że odebrałam ten dowód i wiecie co, nie starajcie się. Ja myślałam, że mam ładne zdjęcie i tak przycięli je tak, że wyglądam jak ziemniak. Mogę wam zaraz pokazać. Tak wygląda mój dowód, więc wyglądam jakbym w ogóle włosów nie miała, a ja takie pięknie układałam, a oni mi tak obcięli. To biało-czarne jest jeszcze gorsze, no ale nie mam jak wam go pokazać, więc musi być tyle. No tragedia. Okej, i gotowe. Zrobiłam takie zdjęcie troszeczkę z tłem jeszcze choinki, póki jeszcze jej nie rozebrałam. Zrobiłaś taka fajna kubka, więc... Dobra, może to nie jest najbardziej apetyczne słowo, ale wyglądają pysznie, dam wam później znać, czy były dobre. Jak już wszystko mam rozłożone, ja i mój pomocnik zrobimy pierwsze wrażenie. Ty chciałbyś zrobić pierwsze wrażenie? Czekajcie, może sobie po prostu o tak urwę kawałek. To nie jest taki klasyczny przepis na racuchy. No bo mamy tutaj twaróg, mamy tutaj ten serek waniliowy, ale przez to, właśnie przez dodatek i tego, niewielka ilość mąki, to sprawia to, że po prostu mamy fajne makro, bo zaraz będę liczyć, bo zawsze nagrywałam to też na story, żeby wam wrzucić przepis i jak robię coś takiego, to zawsze liczę makro, bo na co dzień, no nie zawsze to robię, ale już na pewno wiem, że to ma fajne makro pod kątem właśnie białka. A często jest tak, że na przykład kiedy zaczynacie trenować, to właśnie największym problemem nie są treningi,
a właśnie odżywianie. I teraz, jeżeli chcecie zbudować pośladki, czy jakąkolwiek inną partię mięśniową, to musicie pamiętać o tym, żeby jeść. I jeść też wystarczającą ilość białka, no bo oczywiście białko to budulec. Jeżeli nie dostarczacie go do organizmu, to mimo swoich ciężkich treningów, te mięśnie nie będą rosnąć tak, jakby mogły, gdyby ta dieta była bardziej ogarnięta. Więc miałam zrobić test, a zrobiłam Wam pogadankę na temat białka w diecie, więc... Super! Chcesz spróbować? Fajne, nie? Bardzo przyjemne. Nie wiem, czy to jest dobra opinia. Wydaje mi się, że właśnie takie jest mięciutkie przez ten serek. Fajne. Hejka, paczuszki, które lecą dla Was, spakowane. Cześć! Jutro idzie jeszcze kilkanaście. I sprawdźcie proszę, czy nie dostaliście może komentarzy ode mnie z informacją, że wygraliście w rozdaniu, dlatego że jeszcze parę osób się w ogóle nie odezwało, a czekam, bo chciałabym wysłać te kosmetyki i w ogóle wtedy przed świętami nie udało mi się niestety ogarnąć zwycięzców, ale zrobiłam to w Sylwestra i bardzo mnie uszczęśliwiła Wasza reakcja, bo pisaliście, że fajne albo koniec roku, albo początek. Więc jestem zadowolona. Te lecą do Was. Mam nadzieję, że szybko dojdą i że będziecie mogli zacząć testować. W sumie mogły, bo to te same dziewczyny mogły testować kosmetyki. Prawda, już kończę jak widać, ale jest tak pyszna, że Wam powiem, co tutaj jest. Więc stosowałam chleb w airfryerze. Na to jest to guacamole z Biedry. Szpinak, jajecznica robiona z jogurtem i pomidorki. Szybkie. A mega pyszne. Mówię tak cicho, bo wszyscy jeszcze śpią. A ja dzisiaj wstałam o 5:30, więc już zdecydowanie pora na śniadanie. Przyniosłam sobie dzisiaj wszystkie rośliny, o których chciałam pogadać w filmie. I właśnie nagrałam kolejny film roślinny. Staram się je nagrywać dosyć rzadko, ale jednak coś tam wrzucać, dlatego że może na przykład jak patrzę po wyświetlenia, bo oczywiście sprawdzam też wyświetlenia, żeby wiedzieć, czy to jest cokolwiek, co Was interesuje, czy nie, to zauważyłam, że właśnie te filmy takie roślinne, one zbierają wyświetlenia z czasem, więc czasami coś tam chcę nagrywać. A też zapytałam się właśnie Was dzisiaj na Instagramie, czy chcecie zobaczyć moje ulubione rośliny, czy takie, które są ładne i łatwe w uprawie. No i właśnie zrobiłam taką selekcję, która moim zdaniem składa się z ładnych i łatwych roślin. No i właśnie sobie dzisiaj troszeczkę o nich pogadałam. A teraz słuchajcie, muszę się ogarnąć. I jedziemy z Alanem na zdjęcia do kolejnej premiery moich produktów z DAK. Coś już tam na Instagramie DAK mogliście się dowiedzieć, ale właśnie dzisiaj idziemy i będziemy robić pierwsze zdjęcia. Nie wiem, czy nam uda się zrobić wszystko, ale raczej nie, bo to są trzy rzeczy, więc nie sądzę, ale myślę, że coś tam się uda, więc zbieramy się. W ogóle było piękne niebo niebieskie przed chwilą, ale skończyłam nagrywać i już jest takie szaro coś, ale i tak jest w miarę jasno, nie pada, więc i tak skorzystam. Dlatego teraz już lecimy, tylko muszę sobie ogarnąć jakąś stylówkę i będziemy działać. Misiu, czy ty myślisz, że trzeba ci paznokcie obciąć? Ja nie wiem, powiedz ty mi, kiedy ci to tak urosło? A jak mu tak obcinam, to później on ma takie fajne łapeczki, jak taki misiolek. No tak. No, ja już jestem przebrana i lecimy. A co wy tak kichacie? Później ci obetniemy paznokcie. No i warto było. Warto było. Siemka, witam Was w sobotę. Nie odzywam się już później. Ale wiecie co, robiłam te foty w tym sweterku przy 2 stopniach i nie powiem, bo bym nie zmarzła, więc musiałam później się trochę ogrzać, miałam później jeszcze właśnie do Was przyjść, pogadać właśnie jak te zdjęcia, czy ja cały czas mówię właśnie, pogadać jak nam te zdjęcia poszły, ale nie ogarnęłam, więc potem jak już się zagrzałam i odespałam, bo oczywiście, że nie wiem czy mówiłam, ale wstałam wczoraj znowu o 5 rano, to właśnie montowałam te zdjęcia i wyszły spokój, właśnie wysłałam je Oskarowi i napisał mi, że WoW mega są, więc cieszę się i też dostałam zielone światło, żeby Wam je pokazać, więc słuchajcie, nowy kolor,
będzie dostępne jeszcze w styczniu. Oczywiście więcej info Wam dam, jak już będę miała wszystko na 100%. I to jest, słuchajcie, ten kolor. On jest tak piękny. Tutaj Wam może właśnie wrzucę te foty, które wczoraj robiliśmy. Uważam, że wyszło to bardzo fajnie. Sam plecak też mega mi się podoba, jak wygląda. Jeżeli właśnie szukaliście troszeczkę jaśniejszego odcienia, no to mamy coś dla Was. To jest dokładnie to samo, co było, jeżeli chodzi o ten czarny, czekoladowy i ciemną oliwkę. Więc tutaj mamy w takim odcieniu. On mi się bardzo kojarzy z takim właśnie jasnym karmelem. Myślę, że będzie pięknie wyglądał właśnie w stylizacjach wiosennych. Tutaj Pruszuś chciał się pokazać. Witamy, Pruszusiu. A dzisiaj, słuchajcie, będę z niej robić zdjęcia do srebrnych okuć. I srebrne okucia właśnie będą w tym plecaczku czekoladowym i właśnie w czarnym. Dużo osób o te srebrne okucia się pytało, więc będą. I właśnie najpierw będziemy robić ten czekoladowy, jako że właśnie jest wcześniej i stwierdziłam, że dobra, zróbmy to wszystko w jeden dzień, no to musimy się zaraz właśnie zbierać. I mój outfit. Na pewno będę miała jeszcze jakąś kurtkę. Zastanawiam się tylko, czy chcę wziąć kożuszek, czy tą taką puchówkę. I wydaje mi się, że chyba jednak wezmę puchówkę. Tutaj sweter z H&M-u, te moje spodnie woskowane z mango i te buty. I myślę, że to razem będzie fajnie właśnie wyglądać. Też będzie ładnie się wybijać, jak będę robić na przykład te kwoty od tyłu, bo mamy tutaj właśnie ten biało-czarny sweter, więc myślę, że będzie to wyglądało spoko. Jeżeli chodzi o miejscówkę, to na początku myślałam, żeby podjechać na Angel Wings, ale jednak jak zobaczyłam, teraz Wam wrzucę, bo bardzo mnie satysfakcjonuje połączenie tych wszystkich zdjęć. Jak Wam wrzucę właśnie w całości sylwetki do wszystkich zdjęć plecaków, bo też staram się, żeby planując kolejne zdjęcia, żeby wszystko było fajne i spójne. I jak widzicie, wszystkie są praktycznie zrobione przy budynkach i moim zdaniem to wygląda bardzo fajnie. Właśnie ta wczorajsza lokalizacja, mieliśmy na początku robić ją przy tym płocie, żeby to wyglądało mniej więcej tak jak na tym zdjęciu, ale bardzo się cieszę, że jednak weszliśmy do środka tego parku i zrobiliśmy je właśnie w tej drugiej lokalizacji. Uważam, że to wygląda dużo lepiej, więc czasami jest tak, że wiecie, macie jakiś tam plan w głowie, ale w trakcie on się zmienia. No i tu akurat zmieniło się na dobre, w ogóle też światło było spoko, mimo tego, że nie było jakoś super dużo słońca. Dzisiaj też ta pogoda, powiedziałam, że jest taka no okej, więc zastanawiam się, czy nie pójść teraz na Narodowe Forum Muzyki jednak i nie spróbować tam zrobić zdjęć, gdzie robiłam na przykład to zdjęcie, bo myślę, że to by wyglądałoby też spoko. Raczej tam już żadnych roślin no nie będzie, ale myślę, że może być okej, tylko że jest sobota, więc też nie wiem, czy nie będzie jakoś sporo ludzi. A jeżeli chodzi o czarny plecak, to właśnie muszę rozkminić kolejną stylówkę. Myślę, że do tego też by fajnie to wyglądało, ale jako że zmieniam przy każdym plecaku outfity, no to tutaj też chcę zmienić, chociaż może zostanę w tych spodniach, ale myślałam, żeby zmienić właśnie buty, sweter i kurtkę. Więc zastanówmy się, zaraz wracam, jak coś wymyślę. Dobra, założyłam tą kurtkę, którą Wam pokazywałam w jakimś tam vlogmasie. I tu mam ten czarny plecak, ale wydaje mi się, że jednak ten biały sweter za mocno kontrastuje z resztą. Dobra, i ten sweter wygląda lepiej. Nie wygląda, nie widać, synu, chciałam Cię zasłonić, a Ty sam się... Smacznego. Ten wygląda już lepiej, tylko myślę, że może jakiś szalik bym założyła. Dobra, coś ogarnę. I jednak nie podoba mi się, jak to tutaj wygląda, jest za dużo kolorów, dlatego idziemy pod operę i myślę, że to będzie wyglądało ok. Tam też już kiedyś robiłam zdjęcia i to wygląda fajnie, bo ogólnie chodzi mi o takie bardzo stonowane tła, żeby nie były tym pierwszym planem. No, ale zaczynamy od brązowego plecaczka i myślę, że będzie ok. Dobra, wiecie co, strasznie idzie mi nagrywanie jakichkolwiek przebitek, ale po prostu jest tak zimno, że chcemy to zrobić jak najszybciej się da i uciekać. Zrobiliśmy już zdjęcia tego brązowego i robiliśmy je na przodzie opery, bo wszędzie indziej mi nie pasowało. A teraz jesteśmy tutaj, czyli tu mamy teatr, jak zawsze muszę się zastanawiać, co to jest, bo cały czas mi ta nazwa wychodzi z głowy. I myślę, że tutaj będzie fajnie wyglądało. Mam nadzieję, bo już straciłam pomysły do zdjęć. Jak tu nie pyknie, to nie wiem, nie pyknie. Przebrana. Okazało się jednak, że muszę ściągnąć kurtkę, więc trzymajcie za mnie kciuki.
i zdjęcia zrobione, udało się, więc ostatni był czarny. Zrobiliśmy zdjęcia też właśnie przy tym teatrze, więc bardzo się cieszę, bo w miarę szybko nam to poszło. Tylko raz musiałam zdjąć kurtkę, więc nie było aż tak źle zaliczone. Tak. Jesteś zadowolony? Zadowolony. Można jeść zadowolony. Myślałam, że zaraz już można jeść. No, teraz właśnie będziemy zastanawiać, co zjeść, żeby uczcić, bo nawet szybko nam poszło, bo ostatnio jak robiliśmy te zdjęcia plecaków, to codziennie robiliśmy inne, a teraz udało nam się zrobić dwa, co prawda, ręce. Jakie ręce? Nie wiem, do czego to służy, nie czuję, ale jest okej. Witamy z Łodzi. Chciałam bardzo mocno pochwalić ten budynek, dlatego że bardzo mi się podoba, a przejeżdżamy sobie praktycznie przez całą Łódź i tak właśnie rozmawialiśmy, że kurczę, strasznie tutaj szaro, oprócz tego, że oczywiście pogoda jest słaba, ale ten budynek, tak zobaczyłam, że o kurczę, jakiś Wiedeń czy coś, a tam dalej pewnie jest manufaktura, prawda? Jeżeli jesteście z Łodzi, to dajcie znać, czy dobrze myślę, ale ten budynek, no, ładny jest. Dzień dobry, witam Was. Wyjechaliśmy w sumie po 6:00 i misiaki nie zostały same, przyjechała moja mama, więc misie szczęśliwe, że spędzą sobie dzień z mamą. Już nawet dzwoniła, że idą na spacer. Pierwszy śnieg pada? Serio? Ale właśnie jesteśmy tutaj w Łodzi załatwić parę spraw i potem jeszcze jedziemy do Warszawy i jadę do Warszawy pani doktor Anny, czyli do lekarki w Wielkim Mieście, poprawić sobie usta, bo ostatni, w ogóle mówię to mając tak suche usta, że tragedia, no ale ostatni raz powiększałam usta 1,5 roku temu i po prostu chciałabym je odświeżyć, więc jadę, ale najpierw musimy załatwić jeszcze też inne ważne rzeczy. No chyba to jest manufaktura, tak, to chyba jest manufaktura, spoko, fajnie, więc pokażę Wam przed i po. Oczywiście nie pokazuję tego, żeby kogoś zachęcać do powiększania ust, ani nie pokazuję tego, żeby się chwalić, tylko wiem, że jest to kwestia, która interesuje wiele osób i parę razy już o tym wspomniałam. Tak wyglądają moje usta w tym momencie. Już wyjeżdżamy z Warszawy, co pewnie możecie zobaczyć. Jeszcze ledwo mogę ruszać ustami, bo poprosiłam o znieczulenie stomatologiczne, dlatego że przy znieczuleniu stomatologicznym praktycznie nic nie czuć i jest to dużo przyjemniejsze niż taka zwykła maść, bo jednak przy maści to było bardzo takie niekomfortowe, a przy maści nie czuć kompletnie nic. I pani lekarz też była zdziwiona, że tak ładnie w ogóle usta mi się trzymało przez ten cały czas, bo tak jak Wam mówiłam, ostatni raz byłam 1,5 roku temu, więc jestem zadowolona teraz. Słuchajcie, jednak jeszcze raz wracamy do Łodzi na chwilę już i wtedy dopiero będziemy wracać do Warszawy, ale w Łodzi... Kurczę, te miasta już mi się tak mylą. Tyle dzisiaj już zwiedziłam, ale w Warszawie taka ładna pogoda, w ogóle zero chmur, a w Łodzi, zobaczymy jaka będzie teraz Łodzi, choć powiem, że jak dojedziemy, to będzie już ciemno. Ach, no bo Wam pokażę, jaka tu jest. No obczajcie, jak tu jest piękny zachód słońca, nie ma w ogóle chmur, no jest super, no tylko niestety przy wyjeździe są korki, ale mam nadzieję, że zaraz już z tych okolic Warszawy wyjedziemy i będzie troszeczkę lżej na drodze. Dobra, ja się już zbieram na siłkę, ale chciałam Wam dać znać, że moje ulubione leginsy, tak mi się wydaje, że są chyba te moje, chociaż push-upy też uwielbiam, ale ombre, te szare, one są teraz na promce i są poniżej 100 i na to wchodzi jeszcze mój kod FITDONCE10 i macie jeszcze taniej, tam są jeszcze inne leginsy też przecenione, na pewno są Fusion, więc zostawię Wam może linka w opisie, jeżeli chcecie zobaczyć i zastanawialiście się nad jakimiś leginsami, no to ja bardzo mocno polecam, najbardziej polecam te ombre i push-upy teraz cały czas katuję, tak właśnie na zmianę, raz push-upy, raz ombre, tak one wyglądają. No, a ja się właśnie już zbieram na siłownię. Haha, wróciłam z Auchan i słuchajcie, była jakaś świeża dostawa, bo były tak piękne rośliny, że nie mogłam się oprzeć. Wzięłam już trzecie, Epipremnum Marble Queen. Ono jest po prostu tak piękne, w ogóle spójrzcie na ten liść. Tutaj mam Epipremnum Mandżula, które też jest cudne. I słuchajcie, w ogóle zrobiłam taką głupotę, bo pokazywałam Wam na vlogmasie, że kupiłam Epipremnum Global Green. I to było Epipremnum, które wcześniej nigdzie się nie pojawiało. I było jako kolekcjonerskie.
Ja wam nawet nie będę mówiła, za ile ja je kupiłam, bo po prostu aż mnie trzepie. Dlatego, że dzisiaj znalazłam też, no to prawda, jeden jest liść ułamany, ale to nic. W Auchan właśnie za 27 zł. Zapłaciłam dużo, dużo więcej niż za ten. Co prawda tutaj wiecie, tutaj jeden liść jest troszeczkę żółty, tu jest nadłamany, ale to wszystko później się ogarnie, więc wzięłam jeszcze jeden. A zrobiłam to dlatego, że chcę zrobić taką fajną ściankę w sypialni, bo mam cały czas tą pustą ścianę i chciałabym ją w końcu zagospodarować. I myślałam, że fajnie byłoby zrobić właśnie tam półki przy oknie i dać tam rośliny, a w międzyczasie gdzieś tam wpleść jakieś zdjęcia, myślę też jeszcze o lustrze, żeby tak optycznie jeszcze troszeczkę powiększyć i żeby cała ta ściana nabrała jakiegokolwiek sensu. I też chyba zaczniemy zamykać po prostu sypialnię, jak nas nie będzie, bo i tak misiaki tam nie siedzą, oni siedzą cały czas po prostu tutaj w salonie i w kuchni, więc chyba będziemy tam zamykać, więc tam mogę troszeczkę bardziej poszaleć z tym wszystkim. No ale to myślę, że już jak troszeczkę ogarniemy to, co teraz jest u nas takim, wiecie, numerem jeden i zabieram praktycznie cały czas, ale właśnie po siłowni pojechaliśmy zrobić zakupy do Auchan, bo już mieliśmy pustą lodówkę, no i tak patrzę, skorzystam. No, ale w ogóle pierwszy raz już widzicie mnie z tymi ustami i w sumie minęło ile? Poniedziałek? No nie wiem, czy poniedziałek liczy, no ale cały wtorek, cała środa, więc tak w tym momencie wyglądają moje usta. No tutaj są jeszcze różne takie jaśniaczki i tak dalej. Można przyspieszyć gojenie ich jakimiś tam maściami, ale jakoś bardzo mi się nie śpieszy, nie chce mi się iść do apteki kupować te rzeczy, więc po prostu sobie cały czas je smaruję, żeby one były nawilżone, bo zawsze po one są takie mega ekstra suche i cały czas one są suche, mimo tego, że też przy właśnie powiększeniu ust trzeba bardzo dużo pić. Piję non-stop, chodzę do toalety non-stop, a te usta i tak są cały czas suche. Teraz nie jest tak źle, bo jeszcze mam troszeczkę balsamu, ale ogólnie teraz już nie jest najgorzej, też nie czuję, żeby one były aż tak spuchnięte, ale dalej nie mam jeszcze takiej, powiedzmy, że pełnej mobilności w okolicy ust, ale już nie jest źle. Jak się uśmiecham, to czuję, że tak strasznie sztucznie się uśmiecham, ale jest spoko. No i jeszcze w ogóle też w międzyczasie, jako że no teraz jeszcze nic nie nagrywałam, no bo nie chcę tam, wiecie, z tymi ustami tak bardzo, chociaż jutro chyba usiądę i nagram, bo jest tyle nowych, ekscytujących nowości. Kupiłam, zostawiłam w aucie, dobra, to później wezmę. Kupiłam właśnie nowy podkład z Eveline, więc spodziewajcie się w przyszłym tygodniu testu. Kupiłam sporo innych rzeczy, w ogóle chyba nagram taki haul kosmetyczny z różnymi rzeczami, bo kupiłam właśnie parę rzeczy do testów, parę rzeczy po prostu jakoś bardziej mnie zainteresowało, więc myślę, że też niedługo pojawi się taki ogólny, zbiorczy test z nowościami drogeryjnymi i chyba będę kończyć, bo muszę też się zbierać, jest godzina 17, żeby to wszystko życie sobie ogarnąć, pozbierać sobie te rzeczy, które chcę nagrać jutro. Dzisiaj jeszcze mam do montowania treningi, wczoraj wrzuciłam jeden, jutro wrzucam kolejny, dlatego że on jest w piątek jako to rozciąganie, a w ogóle wam nie mówiłam, że w końcu mówiłam, że na vlogmacie się zastanowię, jak to zrobić, ale ogólnie te plany treningowe są już dostępne i słuchajcie, wymyśliłam też, że jest plan treningowy na siłownię. Więc jeżeli trenujecie na siłowni i nie wiecie, co robić, to macie cały gotowy 4-dniowy plan i tam wszystko przepracowujemy, więc polecam dla początkujących, ale też nie tylko, bo jeżeli nie jesteście początkujący, po prostu bierzecie większe obciążenie i jedziecie, ale jeżeli trenujecie w domu, to też są gotowe plany i w ogóle zrobiłam to tak fajnie, interaktywnie, że wchodzicie w ten plan, klikacie w miniaturę i was przenosi normalnie do YouTube'a, więc mega się cieszę, że coś takiego udało mi się zrobić, bo myślę, że to jest fajna opcja, więc jestem zadowolona, widziałam, że też się cieszycie z tego, co też sprawia mi radość, że robię coś, co jest przydatne. No i to tyle, więc teraz muszę coś zjeść i działam dalej. A co tutaj się dzieje? O co, no co, włączyłam aparat i już nie ma rodzeństwa. Halo? Misiu, ale no ty już się pokazałeś z pluszkiem, już ci było widać. A teraz udajesz, że nie znasz go, tak? Plusz, ja... tak? A ty co? Ty śpiący jesteś? Dzień dobry, witam was w piątek. Słuchajcie, mam już konkretne daty, kiedy będą dostępne plecaczki, więc będą one, słuchajcie, dostępne 20 stycznia, czyli prawie za tydzień, i będą dostępne właśnie te
w nowym odcieniu. I tu, słuchajcie, jest w ogóle limitowana edycja, więc jeżeli Wam się podoba, to bardzo polecam, dlatego że no nie będzie ich jakoś niesamowicie dużo i każdy też plecaczek będzie ze swoim numerem seryjnym, więc będzie dostępny ten odcień ze złotymi tylko i wyłącznie wykończeniami. I to, co jest w ogóle fajnego, to to, że to jest też skóra, której używa marka Gucci. I to też możecie w ogóle zobaczyć, bo ja sobie obczajam już na stronie Gucci, że faktycznie są torebki w tym odcieniu, więc mega się cieszę, że tak ma takie fajne dostępy, że możemy właśnie korzystać z takiego pięknego odcienia, bo no tak jak już też pisałam, bo już sobie napisałam posta na dzisiaj, że powiedzieć, że uwielbiam ten kolor, to praktycznie jak nic nie powiedzieć. No uwielbiam, on wygląda, no cudo, więc to jest ten odcień beżowy. Będzie dostępny czarny ze srebrnymi, czyli to, co teraz robiliśmy zdjęcia, tak samo jak brązowe ze srebrnymi i będą dostępne też złoto okucia, więc wszystko, co było wcześniej i co teraz Wam pokazałam, wraca na stronę, jeżeli zastanawialiście się nad kupnem, bo wiem, że też dostawałam trochę od Was wiadomości, czy te plecaki wrócą, czy będą jeszcze dostępne, czy jak właśnie Wam pokazałam te srebrne, to czy będą te złote, więc tak, będzie i to możecie sobie teraz wybierać, więc jeżeli któryś z nich jakoś bardziej Wam się podoba, to zostawiam Wam linka właśnie do strony DAK w opisie i tego 20 będą one dostępne. Oczywiście, jeżeli chcecie tak na bieżąco, to zapraszam na Instagrama, bo tam na pewno będę dawać Wam znać. O właśnie, i jeszcze jedna, słuchajcie, rzecz. Ta rzecz Wam się nie spodoba i przekładałam informacje o tym już troszeczkę, bo miałam o tym powiedzieć we vlogmasie, ale później myślę, nie, może się wyrobię, może jednak nie, ale jednak podjęłam taką decyzję, że od tej pory nie będą się pojawiały filmy w piątek. Będą się pojawiały filmy w poniedziałek, środę i sobotę. I teraz to nie jest tak, że już nigdy w życiu się w żaden piątek nic nie pojawi. Natomiast przez to, ile mam w tym momencie pracy, po prostu nie wyrabiam się. Jak bardzo bym chciała, nie wyrabiam się. Cały czas chodzę zestresowana, że tego nie ogarnę, tego nie ogarnęłam, to muszę jeszcze zrobić. Po prostu muszę z czymś troszeczkę przystopować. Oczywiście nie znikam z YouTube'a. YouTube jest moją ogromną pasją i nie ma opcji, żebym stąd sobie poszła. Ale po prostu też wydaje mi się, że czasami takie te filmy wrzucanie w piątek i w sobotę, że dzień po dniu trochę zabijały te piątkowe filmy, więc myślę, że poniedziałek, środa, sobota będą ok. I teraz w sobotę raczej będą pojawiały się vlogi, nie chciałabym z nich rezygnować, bo też myślałam, czy nie zrobić tak, że w sobotę bym wrzucała po prostu film kosmetyczny, modowy albo w tym temacie, ale wiem, że bardzo lubicie vlogi, teraz też będzie się troszeczkę więcej działo, więc może pod tym kątem one też będą dla Was jakoś bardziej ciekawe. Więc vlogi zostają, jeżeli będzie dużo różnych rzeczy, które chciałabym nagrać i będę miała więcej czasu, to oczywiście te filmy będą się pojawiały w piątek, ale ogólnie filmów w piątek od w sumie dzisiaj, bo dzisiaj już jest piątek i dzisiaj już nie rzuciłam, nie będzie. No, jestem zestresowana, że zaraz, wiecie, bo to jest w ogóle, mnie bardzo to stresowało, dlatego że ja wrzucałam filmy poniedziałek, środa, piątek i sobotę od wielu lat. Od wielu lat i wszyscy zawsze mówili, że super, że wrzucam te filmy regularnie i że jest ich aż tyle i po prostu czuję, że w jakimś tam stopniu zawodzę, że rezygnuję z jednego filmu, ale czasami po prostu trzeba troszeczkę zrobić jakiś tam zmian w życiu, żeby później było lepiej. Może później wrócę do tych czterech filmów tygodniowo, nie mówię, że nie, ale w tym momencie po prostu nie jestem w stanie tego zrobić, żeby inne platformy te nie ucierpiały, bo inne platformy w tym momencie cierpią, a chciałabym być na wszystkich, na ile to jest możliwe. Może robię to źle, nie wiem, zobaczymy, ale chciałam Wam dać znać, żebyście po prostu wiedzieli, żeby już nie czekać na piątkowe filmy o 15, natomiast chyba godziny, właśnie też się zastanawiałam, czy nie zmienić godziny publikacji w tygodniu na 17, ale zawsze jak później wrzucam o tej 15, to piszecie mi, że są super, że do obiadu, więc chyba jednak zostawię tą 15, a w sobotę oczywiście one się będą pojawiały rano do śniadania, więc tyle. I jeszcze chciałam zrobić update ust. Mamy piątek, robiłam w poniedziałek, więc w sumie, nie wiem, 4 dni. I no w sumie dokładnie. I tak one wyglądają. Oczywiście nałożyłam sobie pomadkę, więc nie widać tych wszystkich siniaczków i tak dalej, które jeszcze trochę są, ale też już prawie, że mam pełną kontrolę i jakby jest...
Wcześniej to nie miałam, którą... Nie, no ale chodzi o to, że nie czujesz, bo one były już aż tak, wiecie, napuchnięte. Ja jestem bardzo zadowolona z tego, jak wyglądają moje usta, więc o to chodzi. Tak ma być, taki jest cel tego, że robię usta, robię je dla siebie, bo ja chcę, a nie... Co? Łatwiej się duże burgery. No właśnie, wiesz co, teraz tak ciężej się te duże burgery je, bo jeszcze nie jestem w stanie tak, wiesz, w pełni otworzyć buzia. Ale jak ci się... Ale jak w pełni... Nie, żeby nie było, Alan nie jest przeciwny, po prostu ciśnie za mnie bekę przez cały dzień. Przez cały dzień, tak, dzień. Całe życie. No, ale ja jestem zadowolona i tyle. No dobra, Misiolek, będziemy ci obcinać łapeczki, więc możecie zobaczyć, jakie ma teraz łapeczki. Proszę bardzo, zbliżenie. Ja wiem, że ja wcześniej mówiłam pazurki, ale to po prostu wygląda jak pazurki. Ja wiem, że on gdzie indziej ma pazurki. No, po, o tak, tą łapeczkę też pokazujemy. Dobra, już? To teraz będziemy obcinać. Jesteś gotowy? Chcesz się pochwalić? Ale zostań, siad, miś. Co to jest? Siole, zostań, okej? Okay? Będę cię masować. No, ja wiem, że to może nie jest super równo. Ale te tylne też oczywiście obcięłam. A wiesz czemu, Misiu, ty masz takie łapeczki jak Misio? Bo ty jesteś Misio! No, czajcie, jakie tu jest cudo! Tutaj taki... On ma tyle po prostu tutaj tego futra, że gdybym ja to chciała jakoś super równo mu opiąć, to to by było straszne, ale wydaje mi się, że jest spoko. No, teraz taki fajniutki jesteś! Fajniutki chłopczyk z ciebie, Misiu. Dobra, wiecie co, jak już jestem tutaj ustawiona i mam włączoną kamerę, to od razu się z wami pożegnam. Jeżeli chodzi o tą listwę świetlną, bo miałam wam ją pokazać, to już zrobimy to w następnym vlogu i za tydzień wam to pokażę, dlatego że musimy kupić baterie, bo nie mamy tych takich dużych, mamy tylko te AAA, a potrzebne są AA, tak? Czy na odwrót? Czemu? AAA wydaje mi się, że są mniejsze. Są, ale mamy AA. Mamy... Nie, tam są te duże potrzebne, a my mamy te małe. Więc jak ogarniemy tą sprawę z baterią, to pokażę wam za tydzień. I myślę, że to chyba tyle. Rozpisałam sobie jeszcze dzisiaj, co muszę zrobić przez weekend, więc nie będę się nudzić. Ale później wy będziecie mieć same fajne rzeczy. Więc życzę wam udanego weekendu. Mam nadzieję, że odpoczywacie i regenerujecie siły na przyszły tydzień. Dajcie znać, jakie macie plany. Czy robicie coś fajnego, czy będziecie po prostu chillować w domu, czy pracować, dajcie znać. A ja już teraz kończę. Dziękuję wam bardzo za oglądanie i widzimy się oczywiście niedługo. Do zobaczenia. Pa!